17 października 2023, klinika Imopexis, sezon drugi, ekstratrener. Witają Was Marta Wodaczyk i Tomasz Wilczewski i nasz gość Rafał Murawski. Witam bardzo serdecznie. From USA. Tak. Wyjątkowo. Tymczasowo. Dobra, to zanim wejdziemy jakby na tematy Rafała, to krótkie przypomnienie. Jesteśmy w drugim odcinku. W pierwszym odcinku był Marcin Staszykiewicz. Zachęcamy do tego odcinka. Marcin od początku opowiadał o swojej przygodzie z piłką nożną, o składowych metody Imopexis, o tych wszystkich wpływach dydaktycznych i metodycznych, które funkcjonują w jego środowisku i które cały czas pogłębia. W części progresywnej powiemy o naszym następnym gościu, no ale tutaj nie tracąc czasu mamy trenera, który jest naszym przyjacielem, który bardzo dużo wnosi do tego wszystkiego, co z Martą robimy na co dzień, jest pewnym uzupełnieniem tego, czego nie ma, co zostało jakby stracone w podejściu profesora. Ja to tak troszeczkę mówię, że Rafał jest duszą profesora, bo to tak trochę wyszło, że o czym zresztą Rafał chciałbym, żebyś opowiedział, że jak ty się pojawiłeś, to profesor odszedł. I to jest takie moim zdaniem fajne zastępstwo, bo sposób myślenia wyjątkowy, który ty posiadasz, właśnie też spowodował to, że chcemy cię dzisiaj posłuchać i poopowiadać, więc nie ma co długo gadać, bo tu tylko godzinka jest. Witamy cię w drugim odcinku Kliniki Imopexis. Dziękuję bardzo, Tomek. Mam nadzieję, że będzie tak konkretnie merytorycznie, jak pan probierz w przerwie meczu reprezentacji Polski. Żartuję. No nie żartujesz. Rafał słynie z bezpośredności i dlatego ma często ludzi przeciwko sobie, bo mówi za mocno prawdę, nawet jeżeli jest po angielsku. Nawet jeśli jest po angielsku, tak. Ale wracając do profesora, no usłyszałem trzy i pół roku temu waszą audycję z profesorem na ekstratrenerze. No i w jakiś sposób profesor mówi, odbijało się to praktycznie słowo do mojego życia, tak? W jaki sposób ja się zmagam z problemami z dziećmi, próbuję wszystkich metod, ale nic nie działa. Więc tu słuchając profesora, od razu widziałem recepty w jego głosie na moją codzienność, więc chciałem jak najwięcej tych informacji uzyskać od profesora, uzyskać od Tomka i od razu skontaktowałem się z tobą przez maila. No i wtedy się dowiedziałem, że profesor już nie jest z nami. No ale ty mnie zaprosiłeś wtedy na klinikę Imopexis do Żorów, tak? W Żorach była Imopexis ta klinika, Tomek? Nie pamiętam. Ale pamiętam, Rafał, jedną rzecz, że chyba ja ci wysłałem wszystkie materiały i ciebie to zdziwiło w ogóle, że ktoś się dzieli w ogóle wszystkim. Tak. Bardzo dużo informacji wysłałeś mi przez maila. No ale ja chciałem jeszcze więcej. Zadawałem pytania i ty mówisz, no to musimy się spotkać osobiście. No i wtedy zaprosiłeś mnie do Żorów na klinikę Imopexis. Mówiąc szczerze, ja nie planowałem wtedy wizyty w Polsce, no ale w ciągu 4 tygodni już byliśmy spakowani, wyjechaliśmy z żoną do Polski. No więc... i to był stary Licheń, tak? W Licheniu, tak. Nie w Żorach, no. Tylko w Licheniu, tak. To było w starym Licheniu. No i co, nasz pierwszy kontakt nie był aż taki przychylny, jak byś się spodziewał. To znaczy, no tak, no bo moje D blokowało przejaw tych wszystkich informacji, które chciałeś ty mi przekazać. Ja jestem bardzo upartą osobą i nie byłem podatny na wiedzę, powiedzmy, w tym momencie. Nie, po prostu nie rozumiałem tego, czego ty chcesz przekazać, to, co ty chcesz przekazać. Nie potrafiłem się otworzyć na to. Byłem przekonany tylko do własnych poglądów i utrzymywałem się tylko w świadomości to, co u mnie działało już wcześniej przed Licheniem, tak? Czyli nie chciałem tego zburzyć. Była obawa przed tym, że jeśli spróbuję, to może zadziałać, nie? No czyli właśnie, trudniej jest zacząć. A Rafał, to jest, bo to tak będziemy jakby, myślę, że scenariusz nieplanowany tego odcinka jest takim, że będziemy trochę wspominać, dojdziemy do sytuacji obecnej i przyszłości, ale opowiedz nam,
Skąd ty jesteś? Trochę o swoim życiu, o tym, że byłeś i w Anglii, i w Stanach wylądowałeś, i skąd pochodzisz, i że byłeś piłkarzem. To też, wiesz, interesuje ludzi. I co teraz robisz? No to tak na szybko. No, pochodzę z Leżańska, z mała miejscowość na Podkarpaciu. Bardzo jestem dumny ze swojego pochodzenia. Pozdrawiam swoich rodziców. I cała kultura ta piłkarska, no to zawdzięczam swoim rodzicom, że zawsze pozwalali mi realizować się jako młody zawodnik, oraz to środowisko leżańskiej Pogoni. Zawsze ta szatnia, klimat osiedlowy pomagał mi w tym, żeby się umacniać jako zawodnik piłki nożnej. No nie było mi dane, żeby dojść do najwyższego poziomu, ale to doświadczenie, które zostało po spędzeniu tych godzin na boisku w szkole mistrzostwa sportowego parę lat, czy tutaj w Stanach, czy w Pogoni Leżańsk, czy parę lat w Anglii, uświadomiło mi jedną rzecz na temat trenerki, że nie chcę w taki sam być sposób trenowany, jak byłem trenowany za młodego chłopca, tak? Czyli te wszystkie wiadomości, których jestem świadom teraz, mogłyby pomóc mi w wcześniejszym rozwoju moim osobistym i innych zawodników, tak? Więc to jest to doświadczenie, które odniosłem wcześniej, pomaga mi teraz w moim zachowaniu, w moim trenowaniu, w moim szkoleniu dzieci w inny sposób. Dobra. I teraz teraz na chwilę wracamy do tego Lichenia starego. No generalnie polubiliśmy się chyba trochę, co? Mimo tych... No, zaprosiłem cię na następny rok do siebie, do domu, gdzie moja żona nie mogła w to uwierzyć. Osoby, której tak naprawdę nie znam, jestem w stanie przyjąć od razu pod swój dach. No ale jak Marta już stwierdziła wcześniej, mam bardzo dobrą intuicję i się nie zawiodłem. Generalnie Rafał ma takie cechy, to Marta tak do ciebie, bo wy się tutaj też pierwszy raz poznajecie wizualnie i audio. Rafał ma ekstremizm bardzo wysoki, czyli przekracza wszystkie granice i ciągle mu mało. To jest trener, który osiągając sukcesy cały czas chce więcej, cały czas walczy, można powiedzieć, z sytuacją, która wokół niego się znajduje, po to, żeby nieustannie szukać postępu i udowadniać przede wszystkim sobie, że da się więcej, tak jakby zgłębiał to wszystko i tak dalej. Obrona swojej autonomii u Rafała jest bardzo mocna. To jest kolejna cecha mistrza, w której jeżeli Rafał jest atakowany, to się broni i kontratakuje, bym tak powiedział. Można powiedzieć, że przekonać Rafała wymaga raz, że czasu, dwa, że wiedzy, no bo z niejednego pieca jadł chleb. Zresztą jeszcze jedna rzecz, która mnie w Rafale imponuje, że ten człowiek mógłby stać 8 godzin na murawie i być szczęśliwy. I jeszcze jedna rzecz mi imponuje, że jak byłem u Rafała w tym pokoju, w którym właśnie teraz jest, spędziłem tam 3 tygodnie, to Rafał nie rezygnuje nawet, słuchaj, z najsłabszego materiału, na którego żaden trener by się nie obejrzał, nie spojrzał. Był taki Richie, który naprawdę miał takie problemy z ruchem, że chłop ledwo biegał, a dzisiaj gra w jakiejś lidze szkolnej i robi to całkiem nieźle, gdzie to jest niewyobrażalne. No, a Rafał nie poddaje się i cały czas szuka. To jest człowiek żelaza, że tak powiem, któremu ja wróżę ogromną karierę wbrew wszystkim przeciwnościom losu i tak dalej. Rafał, jest tak? No to myślę, że moja głowa jest największym tutaj problemem w tym wszystkim, bo masz rację, nigdy nie jestem zadowolony ze swojej pracy, ze swojego postępu. Jeśli jest jakieś zadowolenie dzisiaj, no to jutro rano wstaję i już szukam napraw i dziur w tym, co się wydarzyło, żeby było lepiej. No i tutaj muszę się właśnie troszeczkę hamować. Muszę bardziej obserwować i analizować swoje środowisko zawodników, z którymi ja pracuję, bo oni nie są mną, tak? Muszę naprawdę wiedzieć, z kim mam do czynienia, skąd oni pochodzą. Każda jest inną indywidualnością. No i te indywidualności po prostu budują moją drużynę, a nie chciałbym, żeby to byli 11, tak jak kiedyś ty to powiedziałeś, Tomek, Rafał, żeby biegał po boisku, tylko żeby biegali indywidualności, realizowali
im umiejętności, które im chcemy przekazać, ale na swój sposób, tak? Więc tutaj to moje D naprawdę się włącza bardzo często i ta kontrola emocji to jest moje wyzwanie, to jest mój cel, żebym nad tym pracował jak najwięcej i ulepszał się w tym obszarze. Ja myślę, że domeną coacha jest właśnie to, żeby właśnie wyciągać te najsłabsze jednostki. Oczywiście to się wydaje w odczuciu czasami takiego trenera, właśnie tresera, że to jest najsłabsza jednostka i ona jest stracona. A w momencie, kiedy jest się coachem, to do każdego podchodząc indywidualnie, znajdując jakiś potencjał albo sposób, środowisko, detal, który wpłynie na to dziecko, które może jest niezbyt odpowiednie, okazuje się, że to właśnie to dziecko jest tym skarbem. Tak. I to dziecko ma największy potencjał. Ja już parę razy miałam tak, że miałam na przykład 5-latkę, która nie potrafiła wiele zrobić. Miałam 10-latka, który nie potrafił wspiąć się na palcach, a teraz bardzo dobrze sobie radzi i doskonale tańczy, jest gdzieś tam już dużo dalej, a inne dzieciaki przestały tańczyć, a on dalej tańczy i jest wytrwały w tym. Więc to jest chyba takie, takie fascynujące w roli coacha, który widzi więcej i ma właśnie ten wpływ poprzez detal i nie narzuca każdemu wszystkiego tego samego. Czyli swoje, nie... swoje osobowości, tak. No, dla mnie jedną rzeczą, którą naprawdę zrozumiałem po Imopexis, było to, że nie tylko taktyka i technika się liczy w szkoleniu dzieci, tak? Że zawodnicy patrzą na zawodników, w jaki sposób przekazuję im informacje, czy unoszę głos z powodu błędów technicznych i taktycznych, zmienia całe emocjonalne podejście do środowiska. I zawodnik, który te informacje były nieadresowane, on mi pokazuje, że ja przez to, że powiedziałem coś ciężkimi słowami do drugiego, on już mnie ocenił. Także miałem bardzo duży wpływ na tego zawodnika, który był tylko słuchaczem, a nie ty, a był tym biernym odbiorcą, tak? Więc teraz skłaniam się, że zawodnicy cię będą oceniać nie po tym, co wiesz, tylko po tym, jak ich traktujesz. A dopiero później, a potem później jest twoja wiedza merytoryczna, techniczno-taktyczna. Oni muszą wiedzieć też, dlaczego robimy to, co robimy, czyli świadomość umiejętności musi ze zrozumieniem, czyli rozumieniem scenariusza, momentu, w którym się znajdujemy na boisku, bo jeśli to nie ma sensu dla nich, to będzie tylko umiejętnością, tak? To zdanie nie to będzie... Słuch, Marta, zapisz to zdanie, proszę, że zawodnicy nie postrzegają cię za to, co wiesz, tylko jak ich traktujesz. To jest top. I tutaj jest, a tym muszę powiedzieć, że jest bardzo ciężka rola trenera, bo za każdym razem, kiedy ja przemawiam do zawodników, i ta przemowa jest, powiedzmy, ciężka, tak? Nie jest za każdym razem pozytywna. Patrzę na twarze i widzę, jak się zmieniają te twarze na podstawie mojej wypowiedzi. Ja jestem takim jakby odkurzaczem i pochłaniam te wszystkie emocje, które oni przez to słuchanie wywołują. I idę do domu, no ja żyję z tymi emocjami, tak? Teraz ja potrzebuję kogoś, przeważnie to jest kot, któremu muszę oddać te emocje, tak? No bo my jesteśmy, oddajemy i pobieramy. Cały czas jest to samo. Transfer, tak. Tak, czyli możemy iść w jakieś tam nawyki, nie wiem, no różnie mają ludzie ten. No ale ja to duża refleksja, dla mnie jest duża refleksja po każdym jednym wystąpieniu, ja nazywam to publicznym przed zawodnikami, refleksuję się, dlaczego to powiedziałem, dlaczego oni tak zareagowali, co jeśli bym to zrobił inaczej i idę z powrotem do nich i mówię, słuchaj Kuba, tak się czułem po rozmowie z tobą, powiedz mi twoje odczucia, bo ja się z tym źle czuję. No i wtedy myślę, że te relacje między zawodnikami są inne, bo on Kuba pójdzie też, powie, ej, trener przyszedł do mnie, ej, on tak nie chciał naprawdę tego powiedzieć, co chciał, co powiedział, miał inne intencje, no ale wyszło jak wyszło, tak? Więc to ta pokora trenera powinna być zawsze. Nieważne, na jakim poziomie jesteśmy. Zanim jeszcze tak wejdziemy też w te przykłady szkoleniowe i zachowanie działań, dwa słowa powiedz, gdzie pracowałeś w Stanach i gdzie obecnie, czym się zajmujesz? Zacząłem swoją przygodę od rekreacyjnych
kempów, czy po prostu treningów raz w tygodniu, w sobotę. Bardzo mi się to spodobało. Zacząłem robić kursy piłkarskie tej amerykańskiej federacji. Poszukałem jakiegoś klubu, w którym mógłbym się realizować. Było to naprawdę za bardzo niewielkie pieniądze, 6 razy w tygodniu, wychodziło tam $300 miesięcznie, to na warunki amerykańskie, no to jest paliwo, koszt paliwa w ciągu tygodnia, tak? Więc to nie są żadne pieniądze, ale to pozwoliło mi na zrozumienie, kim ja chcę być w przyszłości i jakim chcę być trenerem, tak? No i byłem przed takim wyborem, tak? Chcę zrezygnować, bo jest za ciężko, albo chcę być najlepszy w tym, co robię. I tutaj właśnie wtedy, jak zacząłem po 4 latach pracy z dziećmi, jak zacząłem słuchać doktora Hucińskiego, zaczęły mi się otwierać drzwi, dlaczego te takie są ciężary ze szkoleniem dzieci, no bo ja ich po prostu nie rozumiem. Tak? To są normalne nawyki każdego dziecka, a ja po prostu chcę wszystko regulować taktyką i techniką, a oni nie są dogodowi na to. Nie znałem w ogóle podłoży emocjonalnych i tych świadomości dziecka, gdzie oni się znajdują w tym całym szkoleniu dzieci. No ale potem odszedłem z tego klubu, z tego pierwszego klubu, dostałem propozycję pracy w innym klubie jako trener, koordynator. Miałem się zajmować pracą z dziećmi i pracą z trenerami. Też jeszcze to był rekreacyjny poziom, ale pomogło mi to w rozumieniu innych trenerów pracy, tak? Postrzeganie pracy przez ich oczy, a nie tylko dalej moją pasją, moją dedykacją i cały czas myślenie, że każdy będzie tak jak ja realizował siebie w pracy trenerskiej. Odszedłem stamtąd, bo środowisko nie pozwalało mi się rozwijać, czyli dalej myślałem sobą. Jako D to bardzo często się zdarza. No i trafiłem do Revolution. Znaczy, chciałeś powiedzieć, że nie wytrzymali współpracy z tobą, tak? Po prostu. Wysokich standardów. Można tak to powiedzieć. No, doszliśmy do wniosku ze swoim współpracodawcą, że on nie jest gotowy na moje pomysły. Tak? I ludzie, którzy są w jego środowisku, są z wolontariatu, tak? Prawie żaden z nich nie zarabia pieniędzy, nie dostaje za to wypłaty, chociaż mnie to bardzo bolało, bo klub pobiera dosyć duże wynagrodzenia od zawodników, więc nie rozumiałem tego, dlaczego oni mają robić coś za darmo, no ale no, drogi nasze się rozeszły i cieszę się z tego, że się nasze drogi rozeszły, bo trafiłem do Revolution, gdzie miałem jeszcze większy dostęp do dzieci 4, 5, 6, 7-letnich, bo pracowałem na początku na tej komercyjnej stronie i zacząłem pomagać w akademii w grupach wiekowych od U14 do U19. To pozwoliło mi na poznanie innych ludzi, rozszerzenia innych horyzontów na temat amerykańskiej piłki i trener, koordynator z Revolution polecił mnie do klubu, gdzie teraz jestem. Pojechałem na parę treningów, zobaczyli, w jaki sposób trenuję dzieci, zaoferowali mi pracę, no i jestem teraz z Bayside FC. Mamy bardzo dobrą tą relację z Revolution, więc tam nie ma problemu z naszą współpracą. Mogę dalej robić to komercyjną stronę, ale nie mogę iść do akademii i pomagać już więcej. Bo gram za dwa tygodnie przeciwko Revolution, przeciwko swojemu trenerowi, który przez rok czasu mnie wychowywał w Revolution, więc to jest konflikt. Lubimy się, ale się nie lubimy teraz. Ja żałuję, że mamy tylko godzinkę i to wszystko, co Rafał mi opowiada, rozmawiamy często o North Carolina, o 10 poziomach szkolenia, o dostępach do tego, o organizacji, na przykład 16 boisk trawiastych przy Revolution. 26. No to 26. Są fantastyczne rzeczy. 26. To jest układ amerykańskiego sportu w układzie organizacji, tak. No bije nas na głowę. Ale czy Rafał to tak zaczepnie? Czy my jako
Nie wiem, nie będziemy mówić o polskiej myśli szkoleniowej, którą ty też uważnie śledzisz i uczestniczysz w różnego rodzaju kursach. Czy my możemy, nie wiem, wstydzić się albo wręcz odwrotnie, czy są, że jest miejsce, gdzie ta forma, którą profesor zaczął, my dziś kontynuujemy wspólnie, wyprzedza to wszystko? No tak, no to słuchaj, no ja przejmując tą drużynę z Bayside, oni są wychowani po prostu starą metodą treningową, koncepty, fundamenty i tak dalej. Więc biorąc tą drużynę, nie wiedziałem nic o nich, znałem tylko ich statystyki po prostu z wyników, które osiągnęli z roku wcześniejszego. No to tak pokrótce mówiąc, przegrali 7 meczów na 26 z dwuwynikowym wynikiem, czyli 10 w górę. Przegrali następne 8 meczów z 5 w górę, między 5 a 10. Więc braki są bardzo duże, tak? Więc możemy tutaj teraz to tuszować techniką, tą taktyką i próbować ich ustawiać, żeby te wyniki jak najlepiej wyglądały. No ale ja wyszedłem właśnie z poziomu Imopexis, poszedłem w umiejętności i zacząłem usprawniać indywidualnie każdego z jednego z nich zawodników, ale dalej trzymałem się swojej zasady, że 50% sukcesu to jest obrońca. Czyli ja nie robię żadnego ćwiczenia bez obrońcy. I tu Imopexis pomógł mi właśnie w tych wszystkich obronach, uporządkowania tego, czarna obrona, żółta, niebieska, połączenie tego w konteksty i połączenie z naszymi fundamentami i podfundamentami i zastosowanie, dlaczego ta umiejętność będzie działała pod zmianą ciężkości gry z jednej strony na drugą. Jakie umiejętności musimy zastosować i wtedy zawodnik ma to zrozumienie, tą świadomość i jest w stanie pracować. Jeśli chce być efektowny, to musi zastosować tę umiejętność. I tu, dalej. Zrobiliśmy metryki, znaczy ja zrobiłem to dla siebie, ale teraz już jest więcej trenerów w klubie, którzy realizują to, żeby nie tworzyć dla każdego zawodnika indywidualnego planu treningowego. Wyszliśmy z bardzo, po rozmowach z innymi trenerami. Utworzyliśmy metrykę, gdzie ona jest bardzo prosta, ale wiąże bardzo dużo elementów technicznych czy taktycznych w tym jednym zdaniu. Czyli na przykład chcemy, żeby nasz zawodnik każde jedno przyjęcie zagrywał w przestrzeń. Czyli zawsze, żeby wychodził z piłką w przestrzeń. Tak? I teraz on będzie, zawodnik idzie, jest tabelka, przyjąłem w przestrzeń, nie przyjąłem w przestrzeń, która będzie powiązana z podaniami, które docierają do celu, ale zawodnik, który otrzymuje podanie, musi kontynuować dalej posiadanie piłki. Jeśli nie kontynuuje, podanie jest niedobre, jeśli kontynuuje, podanie jest dobre. Tak? Teraz tak, w tych czterech obszarach zawodnik idzie i potem sprawdza, dlaczego nie byłem w stanie przyjąć piłki wcześniej. Jakie umiejętności nam brakło, czy było rodzaj skanowania, przyjęcie na tylnej nodze, otwieranie bioder, cokolwiek, tak? I on sam się ocenia. Mojej oceny tutaj nie ma. Ja tylko mam wgląd, jak on stawia te sobie te krzyżyki dobrze, źle i przychodzi do mnie i mówi, ale trenerze, wydaje mi się, że zacząłem poprawiać się w tym obszarze. Dlaczego tak myślisz? I on mi dalej pokazuje. Nie ma mojej osobowości, że ja się narzucam i mówię mu, ja myślę, że dobrze robisz, powinieneś zrobić tak i tak. Bo wtedy to już jest moje, a nie. To, co Rafał mówi, Martuś, to jest ogromny potencjał, jaki Rafał ma w budowaniu środowiska treningowego. Ten facet po prostu momentalnie wie, co stworzyć wokół zawodników, żeby osiągnąć cel, czy to umiejętności, czy to cele mentalne. I druga rzecz, którą Rafał ma po prostu przenikliwie, to porusza właśnie te głębokie przeżycia zawodników, tą psychopatologikę. I to właśnie miałem na myśli, mówiąc na początku o Rafale, że to jest taki następca profesora, bo Rafał potrafi zadać pytanie, którego nikt nie potrafi zadać i dodatkowo znaleźć na to odpowiedź. Więc te dwie przestrzenie jak najbardziej trenerskie u Rafała są top. Rafał, pamiętasz,
jak my się kłóciliśmy przez dobre 2 lata, że polskie dzieci i amerykańskie dzieci są inne. Ty mówisz, że są inne, ja mówiłem, że są takie same, tylko nie chodziło o układ no, społeczno-osobowościowy, poglądowym, bo to przekonywałem się przez 3 tygodnie bez 2 zdań, że są inne. Ale natura dziecka jest taka sama. Taka sama, tak. Czekaj, Tomek, tylko zasłonię to światło, dobra? I już cię... Światło nam wpadło. Ale nie, 100% zgody. No mów, Marta, sorry, że ci wskoczyłem. Dodam tylko, że ty, Rafał, świetnie wyciągnąłeś to, co zawsze profesor podkreślał, to, żeby dawać arkusz ocen. Tak? Czyli żeby dziecko wiedziało, z jakiego poziomu startuje i do czego dąży. I jednocześnie potem wykorzystujesz to do tego, żeby zadać pytanie. Czyli znowu odsyłasz dziecko do siebie i przez to jeszcze bardziej dziecko wchodzi w refleksję i jeszcze bardziej się zastanawia, co może zrobić, żeby być lepszym zawodnikiem i lepszym człowiekiem też jednocześnie. Właśnie tutaj miałem problemy z utworzeniem tych arkuszy na początku, jak byłem właśnie z Tomkiem na tym kempsie i potem te wszystkie informacje, które Tomek przekazywał, czy profesor, nie byłem w stanie usystematyzować, czy zrozumieć ich, w jaki sposób ja mam ich to... Tej praktyki nie było, tak? Nie potrafiłem tego wcielić w życie, więc musiałem sobie to poukładać. Zajęło mi to 2 lata, żebym ja zrozumiał tą kulturę swoją tutaj, tą amerykańską i żeby ich nie zrazić w jakiś sposób, bo oni nie lubią ocen, ale lubią siebie oceniać. Lubią widzieć ten progres u siebie. Czyli oni są bardzo dużymi indywidualistami, są w taki sposób, nie chcę mówić szkoleni, ale z domu wynoszą to, tak? Oni mają sami w siebie wierzyć, zawsze mają w siebie wierzyć, nikt nie istnieje, tylko oni, mają zawsze na sobie polegać, ale potem jak przychodzą do grupowych zajęć, widać to ten indywidualizm, to egoistyczne podejście i tu musimy teraz zmieniać to, żeby zaczęli rozumieć drugiego człowieka. Więc dla mnie, jak rozmawiałem z Marcinem Starzykiewiczem, cała gra polega na 2 osobach. I ta powtarzalność zachodzi cały czas. Czyli jak ja będę rozumiał swojego partnera, ten partner potem musi rozumieć drugiego partnera. Cały czas jest dwójkowa ta współpraca. A dopiero później jest trójkowa, czy czwórkowa, czy te. Jeśli oni nie będą rozumieć samego siebie, nigdy nie zrozumieją partnera. A to ja zrozumiałem dopiero po rozmowie z Tomkiem wiele razy, że jak ja nie będę wiedział, kim ja jestem jako człowiek, jako osoba, nie będę umiał na siebie wpłynąć, reflektować się, to ja nie będę potrafił w taki sam sposób zbudować zawodnika. Czyli otworzyć jego obszary na to, żeby wiedział, kim on jest, bo nikt nie jest doskonały i wtedy on zrozumie, jak pomóc następnym. I to jest właśnie to, co powiedziałeś, Rafał, z definicji profesora piłka nożna, czyli gra bez piłki w ataku i w obronie i gra z piłką w ataku i w obronie w połączeniu psychopatologicznym i wzajemnych wpływów. No bo to atak wpływa na obronę, obrona wpływa na atak, partnerzy wpływają na siebie i cała ta psychopatologia tam jest. Rafał, a powiedz jeszcze o kursach, który teraz kurs robisz, co tam jest takiego innowacyjnego, co tam jest, wiesz, coś, co powinni nasi widzowie, słuchacze usłyszeć. No obecnie robię licencję A amerykańskie. A ona się różni, ta amerykańska, od tej FIFA-owskiej? No to są te same poziomy. Teraz ona wcześniej nie były, amerykańskie licencje nie były respektowane przez UEFA, ale teraz są podpisane jakieś współprace. Robimy takie same kredyty, żeby utrzymać licencję jak w UEFA i ma to wejść w życie, że będą na tym samym poziomie. Będą na tym samym poziomie. Mój syn właśnie biegł do pokoju. Okej, go ahead. No i czym się różni od szkolenia polskiego? Czekaj, zamknę drzwi. Naturalnie, Rafał, to się nie przejmuj w ogóle. Nie, no ja będzie bardzo głośno, jak zostawię drzwi otwarte, będzie bardzo głośno. Więc amerykańskie szkolenie, wszystko musi być w kontekście, musi być stworzona sytuacja, musi być stworzony problem, żeby znaleźć rozwiązanie. No czym bardziej kompleksowo to zrobimy, tym mamy większe problemy z dotrzeniem do indywidualnych zawodników,
i spojrzenie na ten detal. Instruktorzy naprawdę zwracają na to uwagę, żeby te detale, które my przekazujemy dzieciom czy zawodnikom, były widoczne. Druga rzecz, która jest bardzo widoczna, to bodźce. Dlaczego tak się dzieje? Na co ma zawodnik zwrócić uwagę? Czyli jeśli to się dzieje, to co zrobić? Jeśli tamto się dzieje, co zrobić? Calutki czas jest ta relacja między dwoma zawodnikami w linii, w grupie, po przekątnej, żeby rozumieć potrzeby drugiego zawodnika. Kompetencje, tak? Czyli te społeczne kompetencje, jest bardzo duży nacisk na to, w jaki sposób my się zachowujemy jako trenerzy. Więc mamy się emocjonalnie kontrolować. To jest ich podejście. Nie ma czegoś takiego, żeby któryś z instruktorów czy z trenerów stracił swoje panowanie nad sobą. To jest normalne życie, nikt nie jest idealny. Rzeczy, które się dzieją przed nami, nie będą zawsze szły tak jak planowaliśmy, i my musimy uczyć się wychodzić właśnie z tych opresji. Dobra, a co z naciskiem na kompetencje zawodników i rozwój kompetencji społecznych przez proces szkoleniowy? Czy tam to jest? Pełna autonomia, czyli my nie narzucamy zawodnikom, w jaki sposób mają robić, my mamy ich prowadzić, czyli mamy mentorować ich cały czas, tak? Ale nie o to pytałem. Pytałem, czy w programie jest na przykład kształtowanie zawodnika kreatywnego, odpowiedzialnego, samorozwijającego, samodoskonalącego i tak dalej, i tak dalej. Tak. Ale tylko to. Nie, ale nie jest to narzucane. Wiesz, nie jest to narzucone. Na przykład, jak ja robię teraz indywidualny plan ze swoim zawodnikiem, uświadamiam mu, dlaczego ten plan jest potrzebny. Jest rozmowa prowadzona, w jakich obszarach on się nie czuje pewnie na boisku, dlaczego się czuje w taki sposób. I wtedy z dużego tematu dochodzimy do umiejętności. Czyli naszym na następne 4 miesiące naszym planem jest poprawienie gry 1-1 z zawodnikiem z piłką przed nim, tak? Ale teraz samo to, że chcemy poprawić grę 1-1, nie jest wystarczające. Musimy mieć ustawione kroki, czyli to samo będzie w Imopexis, czyli to skrócenie dystansu, zablokowanie jednej strony, ucięcie drugiego kroku, tak? Praca barkiem. Któryś z tych elementów nie będzie funkcjonował w jakimś tam momencie i cały czas będziemy kontynuować poprawę. Czyli te 4 miesiące, skończą się 4 miesiące, ale my nie będziemy w stanie poprawić każdego jednego elementu, ale przejdziemy dalej, żeby to tak jakby w tyle sobie dalej ulepszało się samo, nie? I cały czas patrzymy na to, nie? Patrzymy na to, w jaki sposób ta nasza obrona się ulepsza. Rafał, byłeś na szkoleniu Barcelony niedawno, która tam do Stanów przyjechała trenerów. Tam w naszej rozmowie pamiętam, że fajny kontekst był ten, na co oni zwracają uwagę w wolicjonalnym poszukiwaniu mistrza. Pamiętasz ten wątek, o którym rozmawialiśmy? To znaczy, mogę opowiedzieć, wiesz, w całości, jak to się wszystko odbywa, tak? Czyli dla nich bardzo ważną jest kultura środowiska, czyli jak oni przychodzą, jak zaczynają trening, wszystko zaczyna się od bycia wdzięcznym. Czyli to są te kompetencje właśnie, o których mówiłem. Pamiętasz naszą publikację, zresztą ja ci wyślę fizycznie, nowa książka, słuchajcie, tu tak promocyjnie wskoczę, patronite.pl, profil Imopexis, tam możecie otrzymać, wspomagając nas, możecie otrzymać nową książkę, do Rafała taka książka oczywiście też zostanie wysłana. I wdzięczność jest jedną z kompetencji. Opowiadaj, sorry. Czyli oni się zbierają w takie kółko przed zajęciami i wszyscy są objęci ramieniami, wtedy trener mówi, że oddychamy głęboko, każdy myśli, za co będziemy dzisiaj wdzięczni, mamy piękne boiska, mamy co jeść, jesteśmy zdrowi i tak dalej, i tak dalej. Potem z ludźmi, którzy są nowi w środowisku, łączą dwóch czy jednego zawodnika i wymieniają się swoimi doświadczeniami. Jaka jest twoja historia? Skąd pochodzisz? Rafał, wejdę w słowo, bo to są tak ważne rzeczy, że trzeba o nich mówić dla trenerów w Polsce.
Wdzięczność należy kształtować zarówno przed treningiem, to co powiedziałeś we wspólnocie myśli, zadań i celów, i po treningu, że każdy zawodnik ma wyjść z treningu wdzięczny sobie za to, że stworzył linię podania, dał wsparcie, odebrał piłkę, oddał strzał, tak, każde działanie. Później ma być wdzięczność partnerowi za to i to, co powiedziałeś, myślenie w dwójkach, myślenie w parze, bo to jest gra dwóch osób. Później wdzięczność sytuacji, na przykład przeciwnikowi, że nam skopał tyłek, albo wręcz przeciwnie, że my skopaliśmy przeciwnika i on nam dał środowisko do tego, że mogliśmy jakieś tam w dobrym tempie grać i tak dalej. I później jeszcze na końcu może być wdzięczność do trenera. I teraz pięknie wchodzisz w układ komunikacji. Zobacz, kolejna piękna kompetencja, o której Barcelona mówi. I już oddaję ci głos. No i tam to już tak na szybko. Wchodzą w te swoje metody szkolenia, już nie będę się tam zagłębiał, ale są naprawdę uczeni na detale. Ale powiedz o tym komunikacji, bo ja ci tam wszedłem w słowo, że dobierają się w parę i rozmawiają. Tak, czyli idziemy z zawodnikiem i wymieniamy się doświadczeniami. Zawodnik opowiada swoją historię, kim jest, dlaczego tu jest, w jaki sposób trafił, jak lubi piłkę, zadaje te same pytania trenerowi i potem się wymieniamy z drugą osobą. To trwa naprawdę nie dużo czasu, 5 minut max, tak? Co to powoduje? Te relacje, tak? Właśnie jesteśmy otwarci na drugą osobę, nie chowamy się, jeśli nawet jak popełniamy te błędy, nie chowamy się ze swoimi emocjami, jesteśmy naturalni podczas treningu. No i potem przechodzą po prostu do dalszych części. Widać po dzieciach, że trening jest bardziej intensywny z punktu widzenia ich zaangażowanie, że się nie boją popełniać błędów, tak? Przez to, że są otwarci na początku treningu, pozwala im to, żeby kontynuować to dalej w kolejnych ćwiczeniach. Na końcu treningu trener nakazuje im zapisać wszystko na kartce, tylko te przemyślenia, te ćwiczenia, z których oni wyciągnęli jak najwięcej, i mają napisać moment, w którym byli doskonali. W ich odczuciu, kiedy oni byli doskonali. Nigdy się nie kończy trening negatywnym nastawieniem. Zawsze pozytywnym. I to jest doskonałe narzędzie. I tu znowu profesor też zawsze mówił, że zawodnik ma pisać o sobie. I teraz to, co powiedziałeś, to jest przede wszystkim zapisanie tego, co mi wyszło. To jest układ odczucia, nie tylko tyle, że trening trwa półtorej godziny i idzie do domu, tylko cały czas o tym myśli, a to, w czym jest doskonały, jest tak naprawdę zbudowanie wiary w siebie, poczucia własnej wartości. No to jest rewelacja. Zobaczcie, że to nie kosztuje, a jak dużo pomaga. Prosta rzecz. Zacznijmy to robić po prostu w swoich środowiskach. To nic nie kosztuje. No. Nie wiem, tak dodam tylko. Tomasz, pamiętasz? Chyba profesor przed śmiercią, ty mi wysyłałeś to nagranie, że kazał ci napisać, dlaczego jesteś, w czym jesteś najlepszy. Pamiętasz to? Nie, ale dobrze, że mówisz. Tak. Profesor, audycja. Ludzie mają problemy z napisaniem 10 rzeczy, którzy są dobrzy, ale mają, nie mają problemu z napisaniem 10 rzeczy, którym są źli. To było, ja to pamiętam. Tak. Od tego zacząłem swoją świadomość ulepszaniu siebie, bo to jest 100% rady. I ja mam bardzo duże problemy z tym, żeby napisać 10 rzeczy, w których jestem dobry, a mogę napisać 100, w którym jestem bardzo zły. Nie? To nam dali w pedagogice wstydu, czyli to, co w szkole się i w treningach doświadczyliśmy. Tak. Czujemy się winni, zawsze czujemy się winni swoich działań. Tak? Nie, wiar, myślę, że to wychodzi z naszego też polskiego. Tak. Że nie, wiara nie w siebie, tylko w innych. Dlatego szukamy zawsze wzorców za granicą. Nie wierzymy w własną umiejętność. Martuś, coś chciałaś? Tak mi przyszło do głowy trochę już wcześniej. Chciałam zapytać Rafała, co cię przekonało? Bo mówiłeś, że na początku był opór, jeżeli chodzi o współpracę z Tomaszem i jego, że tak powiem, nauki. Więc co cię przekonało, że jednak zdecydowałeś go zaprosić do siebie? Znaczy Tomek poza piłką był bardzo dobrym kolegą. Tylko ja nie chciałem się zgodzić z jego przekonaniami. Ale co mnie przekonało? Zawodnicy. Dla mnie najważniejszy jest zawodnik.
to nie ma dwóch zdań. Ja się ulepszam, ulepszy jest zawodnik, ale ja nie potrafiłem znaleźć złotego środka, tak? Nie potrafiłem znaleźć tak sposobu, żebym pomagał tym zawodnikom. Widziałem po prostu bardzo duże deficyty i to, co ja robiłem, nie pomagało już, tak? Nie byłem w stanie. Albo progres był bardzo mały. Wydaje mi się, że największym problemem teraz w każdej lidze jest to, że gramy na przykład na bardzo wysokim poziomie jako klub, ale zawodnicy nie są gotowi na ten poziom. I teraz jest taka walka dwóch demonów. No tutaj mam wynik, tutaj mam dzieci, które chcę ulepszać, tu chcę wygrywać, nie jestem w stanie tego połączyć, zaczynają się krzyki, trener krzyczy na siebie, tak? Za każdym razem, kiedy podnosimy głos na dzieci, krzyczymy na siebie. Idziemy do prostych środków, zaczynamy szukać na internecie, mogłyby wysłać do każdego prawie Polaka jeden kontekst, tyle mam ćwiczeń wcześniej z tych, wszystko zostało odrzucone, nie? Milionowa biblioteka ćwiczeń, bo było to całe to takie anxiety, że muszę znaleźć coś nowego, rozwiązanie, no bo nie radziliśmy sobie już po prostu ze własnym środowiskiem, więc te kompetencje, umiejętności pomogły mi to wszystko uporządkować, dotrzeć do zawodników, no i połączyć to z fundamentami. Czyli ze sumotami, ze namyślami. Najlepiej powiedziałeś, chyba zdefiniowałeś definicję imopeksisu. To jest rozwijanie zawodników i trenerów. Na tym tam metoda polega, na niczym innym. Dokładnie. Ja się rozwijam, żeby rozwijać zawodników. Ja nie jestem ważny, zawodnicy są ważni, więc jeśli ja się narzucę, tracę zawodników. Jeśli oni nie mówią o sobie, tylko ja mówię o nich, no to ja mówię tylko o sobie. Tak? Oni będą słuchać, ale nie będą się realizować. Rafał, dobra, do 45 minuta rozmowy, dość tych grzeczności. Dawaj. Możemy teraz porozmawiać o polskiej piłce. Oh. Jeżeli chcesz. Nie mówię, wiesz, nie chciałbym nikogo obrażać, no bo ja nie jestem w polskiej piłce, tak? Nie jestem w polskiej piłce, nie szkolę dzieci, nie jestem na co dzień z grupą trenerską, no ale jak obserwuję pewne rzeczy, które się wrzuca w internet, to ręce się załamują, bo wydaje mi się, że mam bardzo mądrych ludzi w Polsce, merytorycznie są naprawdę bardzo dobrzy, ale praktyka jest słaba. No i z czego to wynika? Właśnie z jakich deficytów? Wynika to z tego, że chcemy zaimponować komuś innemu, a nie sobie. Więc jeśli to tak samo jak dziecko, jeśli dziecko będzie imponować trenerowi, nigdy nie będzie grał na 100% swojego potencjału. Tak? Więc ja nigdy nie chwalę dzieci. Dziecko ma się samo chwalić, ma się samo oceniać, ma samo przychodzić z dumą do mnie i mówić: trenerze, zrobiłem dobrze. Dlaczego? To profesor cały czas, to największą lekcję, którą wyciągnąłem od profesora, nie wolno pochwalić. Ale to nie jest na takiej zasadzie, że będę miał kamienną twarz i nie będę zauważał ich postępu czy ich zachwytu. Jakbym ci wysłał z ostatniego meczu bramkę, jak żeśmy strzelili, moją reakcję, no to wszyscy w klubie mówią, że podziwiają pasję, no bo ja byłem razem z nimi przy rogu, przy fladze, tak? Więc te emocje się udzielają, ta pasja nigdy nie zginie. To jestem razem z nimi, doceniam ich wysiłek i doceniam ich pracę, ale przestałem imponować innym, a zacząłem imponować sobą, tak? I mam być wzorcem, a nie jakby to powiedzieć. Ludzie nie mają mną się zachwycać, tak? Mają ode mnie brać rzeczy i się realizować. Czyli tak jak ty mi nie imponujesz, ty jesteś moim środkiem na ulepszanie się, mnie, samego siebie. No i ja to daję, przekazuję to dalej. Nie? Rozwijam to dalej pod siebie, powiedzmy. Nie? Rafał, kolejna taka myśl. Daj jakąś sytuację praktyczną, treningową, w której się ostatnio mierzyłeś, która była dużym wyzwaniem i jak ją rozwiązałeś? Jakiś taki, wiesz, dużo tego było, więc masz co wybierać.
sytuację boiskową. Tak, żeby wiesz, ruszyć psychopedagogikę, żebyś tak dał nam klucz do jakiejś sytuacji. To znaczy mogę przytoczyć ostatnią sytuację, jak wyjechałem do Kansas City i sposób, jaki jest realizowany trening, który ty będziesz przeprowadzał, składa się z czterech części. Tak? Pierwsze, ty przeprowadzasz ten trening na trenerach, potem przeprowadzasz na dzieciach, za każdym razem jest refleksja, potem jeszcze raz przeprowadzasz na trenerach i potem asystujesz następnemu trenerowi w tej samej jednostce. Więc myśląc z dziećmi, a nie instruktorami, zrobiłem środek pod dzieci, które będą później ze mną trenować. Ale trenując trenerów, zostało mi zarzucone kilka rzeczy, że muszą być zmienione, bo będzie za łatwo, bo wszyscy oceniali mój środek treningowy przez oczy dorosłego i jak dorośli realizowali ten środek. Więc ja nie posłuchałem. Oczywiście pomyślałem sobie, jak się spalę, to się spalę i zrobiłem to dokładnie to samo na dzieciach, no i było pięknie. Wracając do twojego pytania. Przyjechałem z powrotem do domu i trzy treningi były przeprowadzone z moim trenerem, koordynatorem, więc dzieci miały dostęp do innej myśli szkoleniowej, powiedzmy tak. W pierwszej połowie nie mogę poznać ze swojego zespołu. Tak, bo po prostu zostało odrzucone wszystko to, co żeśmy pracowali przez 8 tygodni, zostało odrzucone i wróciliśmy do swoich starych nawyków. Więc w przerwie meczu wchodzimy w grupę Imopexis i uderzamy w wewnętrzną motywację. Nie w zewnętrzne, czy wygramy, czy przegramy, nie ma to żadnego znaczenia, tylko w jaki sposób nasze umiejętności mogą zmienić nasz cel, który jest tak. Czyli dalej wchodzimy i teraz każdy ze sobą będzie rozmawiał, co jest u ciebie najlepsze, jaką umiejętność zastosujesz, żeby zmienić wynik tego meczu. Jeśli dla ciebie jest wynik najważniejszy, to w jaki sposób to zrobić indywidualnie. Wyszliśmy na drugą połowę i z 2-0, przegrywając 2-0 w pierwszej połowie, remisujemy 2-2, mając jeszcze, no nie chwaląc się, mieliśmy 5 sytuacji, 1-1 z bramkarzem, wszystkie żeśmy stracili. Ale to już jest na jedno słowo, bo ucieknie. Kolejna złota myśl, Marta, zapisz, ale to Wojtek Falenta na pewno to uchwycił. Jeśli dla ciebie wynik jest ważny, co zrobisz dla niego indywidualnie? No to jest piękne kolejne zdanie, pokazujące egocentryzm. Ja ile razy odbierzesz piłkę, ile razy dasz wsparcie, ile razy pobiegniesz do szpiegu ataku, zerwiesz krycie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wynik dla ciebie jest ważny, co zrobisz dla niego indywidualnie? No piękny cytat, Rafał. To już było nawiązanie do tej metryki całej, co my mamy, tak? To tylko tak na szybko, wiesz, żeby to miało ręce i nogi. No ale tych przykładów można mnożyć. No wykorzystuję tutaj na przykład kontekst 360 dzięki Krystianowi Buście. Podzielił się ze mną czymś fajnym na wakacjach też. Na czym to polega? Przez ustawienie moich dwóch szóstek zawodnicy w koło tych szóstek wiedzą, co będziemy grali. Czyli budujemy akcję od tyłu, powiedzmy od bramki, z piątki i w jaki sposób są moje dwie szóstki ustawione, czy oni są blisko siebie, czy jedna jest blisko i druga jest daleko. Wiedzą zawodnicy, w którą stronę piłka pierwsza będzie zagrana i gdzie będzie następny, którą przestrzeń będziemy atakować. Daje nam to bardzo dużą elastyczność w manipulacji przeciwnikiem. Bo przeciwnik się zawsze będzie ustawiał do indywidualnego krycia lub strefy, a my jesteśmy krok przed nim. Więc tutaj ten odbieranie informacji od zawodnika drugiego, to jest ten kontekst 360, tak? Dwie szóstki, pada około wszyscy. Model gry i tak dalej. Tak, to już dalej sobie układamy to, w jaki sposób chcemy grać. Ale umiejętności będą zastosowane indywidualnie, bo pierwsza jest obserwacja, tak? Pierwsze obserwujemy te dwie szóstki, zaczynamy obserwować partnera, czy partner widzi, że szóstka jest ustawiona w taki sposób, partner nie widzi, ja mu daję sygnał swoim osobą, że powinniśmy to. Czyli mamy tą komunikację niewerbalną. Obserwacja przez komunikację niewerbalną, czy komunikacja werbalna przez obserwację.
mamy nie mówić nic, bo gramy przeciwko 80 tysięcom ludzi na stadionie i nie jestem w stanie słyszeć, co do mnie mówi, więc uczymy się obserwacji. Komunikacja, odczuć. Rafał, no i dobra, i po tym jak ja byłem u ciebie przez 3 tygodnie, to ty przyjechałeś do Polski ostatnio, spotkaliśmy się... Nie, wcześniej jeszcze musiałem się napić przez 2 tygodnie, żeby się, wiesz, twoje emocje, nie śmieję się, odreagować, nie, śmieję się. No przyjechałem do Polski. Tak. I spotkaliśmy się z Marcinem na garbarni. Chyba to jest już powoli moment, żebyśmy udostępnili filmy i nagrania, które mamy na YouTubie z naszych dyskusji. Tak, nie, no piękny moment. Pierwszy raz zobaczyłem, w jaki sposób konkretnie jest realizowany myśl Opexis. I w praktyce na zajęciach Marcina dokładnie zobaczyłeś system Opexis, tak. Dokładnie, tak. Czyli to skomentuj trochę. No to w sumie otworzyło dużo drogi, dużo innych drzwi w mojej głowie. Wydawało mi się, że Imopex to jest tylko izolowana forma treningu, gdzie ten zawodnik jest naprawdę męczony tymi detalami. I nie rozumiałem tego właśnie nauczania, trenowania, doskonalenia. Marcin ma to fajnie, bardzo fajnie miał to poukładane. No i jak zobaczyłem to w praktyce, przyjechałem do Stanów i cieszyłem się jak małe dziecko lalką, nie? Że ja będę jeszcze lepszy, nie? Bo to wszystko na tym to polega, Tomek, żeby być jeszcze lepszy, nie? Codziennie, dlatego pracujemy w tym zawodzie, tak, bo to nam to daje. Znowu się odpala kontekst, w którym jedziesz na szkolenie i bierzesz od razu i wdrażasz to, co usłyszałeś i zobaczyłeś. Wszystko, tak. No właśnie. Ja to powiem ci jeszcze, Marta, tak, że ja się nie mogę doczekać, żeby to wdrożyć. Ja już w tym momencie, jak byłem na boisku, już bym się spakował, już bym chciał mieć drużynę swoją, bo mi otwiera to następne myśli, co by było, gdyby to było zrobione. I czasami jak jestem właśnie z innymi trenerami, sorry Tomek, jak widzę ich jednostkę treningową i oni pytają się, co bym zmienił, bardzo złe pytanie, bo im rozburzę całe ich myślenie, nie? Więc często się nie odzywam i pytam się, co on myśli, że powinniśmy zmienić. No i wtedy on sobie realizuje dalej. Bo jesteśmy dwoma różnymi osobami, tak? Dwóch różnych trenerów i mogę wjechać naprawdę za daleko z myśleniem. No i uczucia sobie. Wracając do pracy treningowej w metodzie Imopexis, to Rafał nie wytrzymał i poszedł grać z tymi 15-latkami. I to taki ganiał w fazie trenowania, że hej. No musiałem, bo no to jeśli ja nie będę czuł tego, co oni czują, więc nie będę w stanie przekazać tych detalów, tak, tych informacji. No musi być szczegółowo, nie ma innej opcji. A to jest fajne to, co powiedziałeś, bo rzadko trener zamienia się w dziecko i wchodzi właśnie w to środowisko treningowe właśnie dzieci i jakby ucieka od tych odczuć właśnie dzieci, zawsze stara się stać no, jako trener, tak? Czyli ma swoje zasady, decyzje, tak. On tworzy środowisko, a nie chce stanąć po tej drugiej stronie. I to jest ciekawe. Licencja A też pozwala nam na to właśnie odczucie, bo jesteśmy tymi trenerami przez 3 jednostki treningowe 20 trenerów, czyli tych jednostek treningowych w ciągu tygodnia jest bardzo dużo i często nasza refleksja dla trenera, który prowadzi, jest: słuchaj, tak naprawdę nie wiedziałem, co ty chcesz, żebym ja zrobił. Tak? Bo informacje, które są przekazywane, są bardzo szerokie i są rzucane tylko zdania, które tak rozumiemy słowa, ale tak naprawdę nie wiemy, co ty chcesz, żebym ja zrobił. Więc jest za bardzo kompleksowo to wszystko. Nie? Więc ja jak byłem w centrum tego całego treningu, zacząłem myśleć dzieckiem, w jaki sposób ja przekazuję informacje dzieciom i dlaczego to dziecko nie reaguje. No bo te informacje są złe. No i teraz, Rafał, jeszcze tak trochę cię wykorzystam. Dawaj. W treningu Imopexis ile było czasu brutto i netto w pracy i na przegadywanie? No informacja jest bardzo, to jeszcze nie tak. Jeśli zaczynamy jednostkę na samym początku, jest bardzo dużo mówienia, bo dziecko musimy ustawić te informacje, tak? Te detale, może nie samo to, że jest bardzo dużo mówienia. My to już robimy nie mówieniem, tylko pracą. Tak. Wprowadzeniem chodzi mi o to dla mnie, jak wiesz, jako nowicjusz i tak dalej. Teraz w tym momencie to jest jedna sekunda.
pracujemy w obronie żółtej, pracujemy w obronie czarnej, pracujemy w obronie niebieskiej. Dzieci się sami ustawiają. Ja nawet nie poszedłem dalej i mam swoje tam jakieś fundamenty. Robimy strukturę ataku. Grupy pięcioosobowe robimy strukturę ataku. Nie? Dla nas ma to znaczenie, co ta struktura ataku mówi. Dla innych pewnie to nie ma jakiegoś tam większego znaczenia. Ale u nas już to dalej, poszliśmy dalej, zastosowaliśmy fundamenty Wim Hof Access, nie? Żeby to zrobić to rozumienie i świadomość jeszcze większą, bez treningu takiego funkcjonalnego bardziej. Nie? Oni sami siebie kontrolują. Ej, nasza szerokość jest w tej strukturze za wysoko, za nisko, co powoduje, że ta szerokość ma być niższa. Oni sobie wszystko sami regulują. Tak, bo mają umiejętności. Bo mają umiejętności. Rafał, czy obronę gracza bez piłki, te kolory, co powiedziałeś, chyba tam ich mamy 9 plus zerwanie krycia, to są game changery dla piłki nożnej? Masy. Tak, no, nie ma innej możliwości. Tak jak rozmawialiśmy kilka dni temu, strefa pozostaje strefą, jeśli nie potrafimy zastosować indywidualnych umiejętności w strefie. Tak? Czyli ja będę taktycznie bardzo fajnie ustawiony, no ale dalej będzie musiał zawodnik indywidualnie przez relację z drugim zawodnikiem się realizować. Nie ma innej opcji. Więc te, moje na przykład rozgrzewki teraz nie mają nic wspólnego z rozgrzewkami, które były wcześniej. Jest konkretnie umiejętnościami się rozgrzewamy. Czyli jak chcę dzisiaj grać obroną czarną na całym boisku, będę widział 11 par. 11 par i dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, czy to jest taktycznie dobre, czy złe, no bo ja nie patrzę na wynik, patrzę na rozwijanie zawodnika. Dokładnie, a kontekst później taktyczny, wysokość boiska, szerokość, miejsce, założenie, co go kryje, to wszystko później będzie automat. Tak. Zawodnicy sami sobie to regulują. Bo do nas następuje współpraca, tak? Jeśli mamy zasadę, że bronimy na połowie połówki, a potem na ćwiartce, zawodnicy sami dostosują umiejętności indywidualne, żeby zagonić tego przeciwnika w ten ruch. Nie? I jeszcze jest ta odpowiedzialność, kiedy ustalam sobie działanie, które podejmuję, nie ma tego, że ten piętro niżej będzie mnie chronił, opiekował się, no po prostu każdy bierze odpowiedzialność. Oni są indywidualnie już kompleksowi, więc są w stanie pomóc komuś innemu. Piękną rzecz powiedziałeś, to znowu trzeba uchwycić, bo kompleksowość środka wszyscy mówią, a ty powiedziałeś pierwszy raz indywidualnie kompleksowi, czyli oni mają wszystko do realizacji środowiska. Bo oni zrozumieli siebie, teraz rozumieją, jest bardzo dużo bodźców, na które oddziałuje na nich, tak? Nie jest tylko on i partner, czy piłka, no jest wiele bodźców, które oddziałują na każdego zawodnika. Więc on jest kompleksowy. Piłka jest bardzo kompleksowa, ale zawodnik jest kompleksowy. Słuchajcie, no dobiega koniec naszej rozmowy. Ja sobie pozwolę sprzedać Rafała trochę tak. Słuchajcie, on ma Facebooka i rozmawia ze wszystkimi i lubi rozmawiać i fajne te rozmowy z nim, zwłaszcza jak chcecie dużo adrenaliny podnieść sobie i w ogóle, no to Rafał rozmawia z ludźmi 6 godzin różnicy czasowej, ale tak naprawdę między naszą 15 a 21, czyli u Rafała to będzie 9:15, to już zostawiam, nieważne. Chłop może rozmawiać i on po prostu codziennie może rozmawiać. Dzwońcie do niego, piszcie, Rafał wysyła materiały. No gość jest nie do zdarcia. Myślę, że wszyscy nasi słuchacze teraz naraz do Rafała. Pasjonat. Marcin już wyłączył telefon. No, dokładnie. Ja już nie odbieram też od Rafała, żeby było jasne. Proszę Marcin was o pomoc, rozmawiajcie z Rafałem. Rafał ma dużą potrzebę dzielenia się. Tak. Znaczy, no lubię po prostu rozmawiać na ten temat. A zwłaszcza jak mi podsunie ktoś pomysł czy temat, to lubię się tym dzielić. Lubię to rozwijać dalej. Kurde, dobrze się gada. I będziemy jeszcze rozmawiać. Rafał, wielkie dzięki za to. Wiesz, co o tobie myślę. Znaczy, to jest bez znaczenia, co o tobie myślę, ale... Bardzo się z tym źle czuję, Tomek. Wiem, że się źle czujesz, dlatego ja cię w fazie trenowania usprawniam, daję ci wyzwanie. Rafał to będzie trener, który poprowadzi kiedyś jako pierwszy Polak trener Ligę Mistrzów. I bardzo proszę, zapamiętajcie to i tak będzie. Kibicujcie, to ten facet ma wszystkie potencjały i predyspozycje do tego, żeby z grupy wyselekcjonowanych zawodników swoim temperamentem, zachowaniem i wiedzą zrobić top.
dość fałszywych autorytetów, które są trenerami w kółko, bo ktoś go kogoś odkopie po jakimś układzie. Trzeba takiego człowieka jak Rafał, który ma doświadczenie już w dwóch ligach MLS i on ma wszystko, żeby to osiągnąć. Dodatkowo nas następny gość, który będzie za miesiąc w naszym odcinku, a nie zdradzę jednak, niech to będzie niespodzianka, on przygotuje zespół, wyselekcjonuje, pomoże zrobić pewną organizację do tego, żeby Rafał mógł poprowadzić zespół w Lidze Mistrzów. Słuchajcie, te wszystkie rzeczy, a Marcin Starzykiewicz wyszkoli te dzieci, tych zawodników, którzy będą grali. Czyli musimy poczekać na to 6, 8, 10, 12, 15, 20 lat, ale to się stanie. Trójka ludzi z pierwszych trzech odcinków radia, tego Linki Mopexis na Ekstratrenerze osiągnie znakomity cel i wielki, wielki światowy sukces. Tyle. Daj Boże. Tego życzymy. Niech się spełni. Cudowny odcinek, drugi do wysłuchania kilkukrotnie, do zgłębienia tysiąckrotnie, żeby odkryć to wszystko, co Rafał powiedział. Za każdym zdaniem Rafała kryje się masa wiedzy, wiadomości, konceptów, rozumienia gry, psychopedagogiki. Idźcie w Rafała, szukajcie jego rozwiązań, pytajcie, rozwijajcie siebie nawzajem. Wspaniały odcinek. Marta Włodarczyk, Rafał Murawski. I Tomasz Wilczewski. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy cię, Rafał, i oczywiście wiem, że już jedziesz na treningi, więc... No nie, mam jeszcze jeden ten, o 4:15 mam licencję A, wiesz, ten analizę meczową, ale potem jadę na trening. Tak. Top. Dziękujemy wszystkim słuchaczom i do zobaczenia za miesiąc. Dziękuję bardzo. Dzięki.